Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedno zdanie z Apokalipsy. Jak wiemy, na początku Apokalipsy mamy 7 listów skierowanych do 7 kościołów. Jeden z listów to jest list do kościoła w Laodycei. I wiemy, że to jest kościół, który otrzyma same upomnienia. Nie ma tam żadnej pochwały, jako jedyny z listów, tak bardzo negatywny. Jednakże ta treść do kościoła w Laodycei nie jest skierowana tylko do tego kościoła, ale jest to tekst oczywiście skierowany do wszystkich osób wierzących. I znajdujemy tam takie zdanie, nad tym jednym zdaniem chciałbym się zatrzymać. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i nawróć się. To jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Jakie mamy tam słowa w języku greckim? Bo chodzi mi o 2 terminy, które tutaj występują. A mianowicie, ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Elencho kai paideuo. Są to słowa wieloznaczne i dlatego nie jest łatwo przetłumaczyć to zdanie. Stąd też, biorąc różne tłumaczenia Pisma Świętego, zauważymy, że to zdanie w niektórych tłumaczeniach się dosyć znacznie różni. Tak na przykład w Biblii Paulistów nie mamy już karcę i ćwiczę, ale upominam i karcę. Jeszcze w innej Biblii karcę i smagam. Dlaczego tak jest? Ponieważ weźmy na przykład ten czasownik elencho. Jakie on ma znaczenie? On ma kilka znaczeń. Takie podstawowe to jest pierwsze, prowadzić do światła. Drugie, przekonywać. Trzecie, upominać, poprawiać. Czwarte, karać. Jeden z największych specjalistów od Apokalipsy, Ugo Vanni, napisał w swoim komentarzu, że ten czasownik może być przetłumaczony jako zwrócenie na coś uwagi, poprawienie błędu, ale co jest ciekawe, może on uważa, że można również przetłumaczyć ten czasownik jako wprowadzenie w kryzys. I to jest bardzo interesujące, ponieważ to świadczy, jak niestandardowo Pan Bóg wychowuje człowieka, jak daleko od naszych wyobrażeń czasami. Bóg wprowadza człowieka czasami w kryzysy, żeby doprowadzić go właśnie do dojrzałości, do prawdy. A drugie słowo to jest paideuo. I paideuo również ma wiele znaczeń. W słowniku Abramowiczówny znajdujemy takie słowa, takie tłumaczenie. Pierwsze, wychowywać dziecko, wykarmić. Drugie, poprawić. Trzecie, karcić, karać. Również hartować. U Popowskiego w słowniku mamy pierwsze, wychowywać, kształcić, uczyć. Drugie znaczenie, ćwiczyć, poprawiać, kierować kimś, karcić, a nawet chłostać. Nawet chłostać. I rzeczywiście tak to słowo jest też użyte w Ewangelii Łukasza. Jeżeli weźmiemy Ewangelię Łukasza w 23 rozdziale, kiedy Poncjusz Piłat chce uwolnić Jezusa, wpada na pomysł, żeby uniknął kary śmierci, żeby go dać wychłostać i potem go uwolnić. I tak też mówi. To jest 23 rozdział, 16 wiersz. Piłat mówi, każę go więc wychłostać i uwolnię. I to pewnie powtórzy się w 22 wersecie. I tam jest właśnie użyte słowo paideuo, gdzie jest przetłumaczone jako chłosta. A Jezus mówi, ja wszystkich, których kocham, karcę, czy elencho właśnie, to wprowadzać, możesz przetłumaczyć, wprowadzam w kryzysy, i paideuo, że można przetłumaczyć to jako karać, ale można nawet przetłumaczyć to, że chłostać. Pomyśl sam, czy nie, czasami nie doświadczasz tego, że Bóg czasami tak przez różne wydarzenia, sytuacje, przez niektórych ludzi dopuszcza do tego, że taka czasami chłosta spada na ciebie, ale pamiętaj, że to jest zbawienne. To jest zbawienne, dlatego że w liście do Hebrajczyków mamy takie zdanie, również z użyciem tego słowa paideuo, bo kogo miłuje Pan, tego karze. Chłoszczę zaś każdego, kogo za syna przyjmuje. A więc Bóg, jak widzimy, nie jest zwolennikiem bezstresowego wychowania. Prowadząc nas do dojrzałości, do niebieskiej ojczyzny, otacza nas wielką miłością, gdzie wiele fragmentów Pisma Świętego o tym mówi, a również jego męka na krzyżu przede wszystkim, że Bóg nas kocha z wielką czułością, nie bawi się człowiekiem, ale właśnie chce go otoczyć swoją czułą miłością. Ale wiemy, że miłość, która nie
karze, nie strofuje, nie upomina, jest fałszywą miłością. Jest atrapą miłości, atrapą miłosierdzia.